Chcę powiedzieć coś na koniec. To, jak niektórzy mnie hejtują, obrażają, niektórzy po prostu totalnie przesadzają i dlatego te osoby za to odpowiedzą. Nie przede mną, nie odpowiedzą za to przed YouTube'em, ale odpowiedzą za to przed sądem, dlatego że po prostu wniosłem skargę na 2 kanały, które mnie obrażają, a nawet na 3 i te kanały zostaną już niedługo usunięte, a ludzie, którzy dodawali przeróbki z moją twarzą, zostaną po prostu ukarani. Albo mandatem, albo zostaną ukarani więzieniem, więc po prostu myślę, żeby po prostu ci wszyscy ludzie, którzy mają te kanały z moimi chorymi przeróbkami, żeby po prostu te kanały usunęli, żeby usunęli filmy, bo naprawdę, dzisiaj złożyłem zgłoszenie. Dzisiaj po prostu zgłosiłem tam, gdzie trzeba i ludzie, którzy mnie obrażają, ludzie, którzy mają kanały z moją twarzą, z przeróbkami chorymi, bo to są ludzie chorzy psychicznie. Ci ludzie powinni siedzieć już dawno w szpitalach psychiatrycznych. Każdy, kto robi przeróbkę z moją twarzą, robi to nielegalnie i oczywiście to po prostu taka osoba ma... Co? Taka osoba może iść do więzienia i taka osoba pójdzie do więzienia i ja się o to postaram, żeby każdy, kto ma przeróbki na kanale swoim, z moją twarzą poszedł do więzienia i zapłacił surowy mandat. Albo surowy mandat, albo po prostu, żeby poszedł do więzienia. Na pierwszym miejscu jest Daniel Lolek, wiem kim jest, mam jego twarz, którą już udostępniłem policji i policja po prostu się zajmie nim, zajmie się kanałem Daniel Bolek, to nie jest kanał Daniela Lolka, chociaż nie wiem czy to jest kanał Daniela Lolka, ale tam jest Mr. Elwood. Mr. Elwood już został namierzony jego komputer, więc po prostu już wiem, i policja wie, gdzie po prostu jego komputer się znajduje i gdzie się znajduje ta dziwka jebana. I słuchajcie, w ogóle każdy, kto jeszcze będzie udostępniał moje materiały z moją twarzą, będzie namierzony, będzie ukarany albo więzieniem, albo surowym mandatem. Tak działa prawo w Polsce.